Napisała do mnie Agnieszka po mniej więcej pół roku przerwy, gdzie nie mieliśmy kontaktu, i powiedziała: Pani Mario, te ceremonie zmieniły coś w moim życiu. A najbardziej jedna ceremonia, gdzie mówiła Pani o sile myśli i sile słów, które wypowiadamy. Tak, ja pamiętam dokładnie sytuację Agnieszki. Gdy napisała do mnie, to było już bardzo dawno temu, i była taka rozgoryczona, miała w sobie tyle złości. No i dokładnie tak wyglądało jej życie, szare, bure i ponure. Spadek we wszystkich dziedzinach. Miała pretensje do wszystkich i do wszystkiego, do całego świata, do jej rodziców, że za mało ją wspierali, gdy była dzieckiem, że za mało ją chwalili, że nie opłacali jej dobrej szkoły. I przez to dzisiaj jej życie jest takie złe i negatywne i ma tyle problemów. Obwinia swoją siostrę, która wyjechała do Anglii, że nie załatwiła jej pracy, nie przysyła jej pieniążków, nie wspiera jej. Czyli taka zupełnie negatywna wibracja uzależniania jej szczęścia od innych ludzi. Takie pretensje do szefa, że nie daje jej podwyżki i przez to jej życie wygląda tak i nie inaczej. Pretensje do poprzedniego męża, że za mało ją wspierał, za mało zarabiał i dlatego jej życie dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej. Pretensje do nauczycielki w szkole, bo gdyby wtedy wystawiła mi lepsze oceny na pracy maturalnej, to udałoby mi się dostać na studia i moje życie wyglądałoby dzisiaj zupełnie inaczej. Rozumiesz? To przesłanie od siły wyższej, to błądzenie w mgle. I tak Agnieszka błądziła w tej mgle przeszłości, w tym negatywnym. Cała jej energia, cała jej uwaga, wszystkie jej myśli płynęły do przeszłości. Właśnie do tego negatywnego. Jej życie było coraz ciemniejsze i coraz pełniejsze tego błota i marazmu. I zapadała się tak coraz niżej. I wtedy doradziłam jej nasze ceremonie. I wystarczyły te kilka przesłań od siły wyższej. Dzisiaj Agnieszka ma zupełnie inne podejście do życia i całe jej życie wygląda inaczej. We wszystkich dziedzinach wszystko się zmieniło. Zupełnie, o 180 stopni, odwrotnie. Gdy była biedna, teraz jest majętna. Gdy mieszkała w małym, szarym, burym mieszkanku w bloku, teraz ma swój własny dom. Gdy miała konflikt z całą rodziną, teraz ma wspaniałe stosunki ze wszystkimi ludźmi. I gdy dzisiaj zapytam ją o siostrę, to odpowiada zupełnie inaczej i mówi: wiesz, Mario, teraz rozumiem, że moja siostra wcale nie ma łatwo, ma nawet trudniej niż ja. I to, że wtedy mi nie pomagała, to było normalne i naturalne. Właściwie to ja powinnam jej była wówczas pomóc, bo mój status społeczny był wówczas wyższy niż jej w tym obcym kraju. Gdy zapytam ją o rodziców, to mówi: wiesz, oni nie umieli inaczej. Oni nie widzieli wyjścia. Oni byli biednymi ludźmi, którzy dali mi wszystko. Wszystko, co mogli. Widzisz? Dokładnie tak jest. Często oczekujemy od innych ludzi, że coś nam załatwią, coś dla nas zrobią, w czymś nam pomogą. A ci ludzie może mają nawet trudniejszą sytuację niż nasza własna. A może są tak zaangażowani w swoje własne sprawy i problemy, że nie widzą tego, że ty tej pomocy potrzebujesz. A może nie umieją inaczej, bo znają tylko to skupienie się na sobie, na swoich problemach, na swoich trudnościach i nie widzą, że ktoś w otoczeniu potrzebuje ich wsparcia, chociażby dobrego słowa.